Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozpakujemy kolejny głośnik. Oto głośnik mobilny firmy Art Model AS-B10. Tak więc kompatybilny jest ze smartfonami, tabletami, MP3-kami, iPhone'ami i tak dalej. Ma mikrofon, ma nawet tryb NFC, czyli parowanie poprzez dotknięcie głośnika. Szukamy jeszcze jakichś innych ciekawych cech. O, tutaj pewnie coś będzie. Specyfikacje. Bluetooth w standardzie 2.1 lub wyższym, EDR HFP, moc 2 razy po 5 W, pasmo przenoszenia od 90 Hz do 20 kHz, stosunek sygnału do szumu 80 dB, bateria już większa niż w tym mniejszym głośniczku, 1050 mAh i wymiary głośniczka. Tak więc niewiele, producent znów zapewnia, że jest mocny, dynamiczny dźwięk, to oczywiście sobie porównamy już w recenzji i rozpakowujemy go sobie. Mamy tutaj już większy głośnik stereo niż to maleństwo, które rozpakowywałem ostatnio. Tutaj producent już do zestawu dorzucił kabelki i do ładowania i do połączenia bezpośredniego ze smartfonem. Mamy też podstawową instrukcję i głośniczek jest za 89 zł. Powiedzmy, że w miarę przyswoicie wykonany. Dość podobnie jak ten mały na swoją cenę. Mamy tutaj materiałowe wykończenie przodu, duży przycisk play, pauza, odbieranie połączeń, dość ciężko chodzący jak na razie. Tutaj gdzieś mamy miejsce NFC. Ten pasek z aluminium jest chyba najlepszym elementem głośnika, jeśli chodzi o wykonanie zewnętrzne. Napis Bluetooth speaker i to takie gumowane tworzywo. Z tyłu mamy włącznik, wyłącznik, miejsce na kabel micro USB do ładowania i miejsce na kabel mini jack. No i w środku mamy dwa głośniki, czyli tryb stereo. Zobaczymy sobie w testach, jak on zagra. Porównam go pewnie też z tym małym głośniczkiem, jak będą grały na przemian, więc sobie będziecie mogli tego posłuchać. Na pewno bardzo duża zaleta, cena. 89 za ten duży stereo, jakieś 50 zł za ten mały. Tak więc bardzo niewiele, a co pokażą, to posłuchacie sami już niedługo. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, zapraszam też na mojego Facebooka i pozdrawiam Was, cześć!